Raz do obozu sobie ulicami i bił za dwóch bęben pałeczkami. Ram, pam, pam, pararam. Dzień dobry widzowie kanału Kanapowy Komandos. Witamy was dzisiaj serdecznie na wyjazdowym odcinku. Takim relaksacyjno-tragicznym. Dlaczego tragicznym, to za chwilę. A wybrałem się dzisiaj z Rafałem w poszukiwaniu... Cześć. No Rafał, w poszukiwaniu czego dzięki tobie? Pustynie Łękocki. Nie, czekaj, Łącza, czyli Łączki. Łączański. Łączański. O, dokładnie. Rafał nosi tytuł tak zwany Desert Hunter. Zwiedza wszystkie pustynie w Polsce. Już ma, wiecie, te wszystkie pieczątki od pustyni, nie? Jeszcze to jednej mu brakuje. I tak się zastanawiam, Rafał, czego się spodziewać? No, tego co widziałem na mapie, to raczej piasku. A jak dużo, to szok, się okaże. To... Szok! Jeżeli las nie pochłonął pustyni, to zobaczymy. Jeżeli ją pochłonął, to może przejdziemy, nawet nie zauważymy. Zobaczymy przede wszystkim, bo tam jakaś kupa piasku po prostu jest. Nie? No. Czy szum nie zasługuje nazwy na pustyni, znaczy na nazwę pustyni, nie wiemy, to się dopiero okaże. My tak przespacerowaliśmy się jakieś, nie wiem, 500-600 metrów, może kilometr od drogi. I muszę powiedzieć, i mam nadzieję, Rafale, że się ze mną zgodzisz, że widok, który tutaj jest, czyli walec w lesie, troszeczkę jest nie halo. Co tu się od Janie Pawła, nie mam zielonego pojęcia, ale ten las jest ewidentnie zniszczony. Mi się wydaje, że oni ją przygotowują dla tych niedzielnych turystów, żeby w obcasach kobiety mogły przejść po leśnych bez drogi. Przede wszystkim, żeby mogli, kurde, podjechać chyba samochodem do samego drzewa. No, tak, dokładnie. To jest tragedia po prostu. Tam też nie będzie, może zrobię parę zdjęć, pokażę wam, ile tutaj jest drzew wyciętych, harwestery, nie harwestery, także to jest przerażające. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję pokazać wam jakąkolwiek dzicz. Ma blokadę na koło samochodu? Może dlatego nie odjechał, nie wiem. Może benzyna podrożała, czy ropa, także tak. Dobra, parę zdjęć, idziemy dalej szukać tej pustyni. Z kronikarskiego obowiązku pogoda dzisiaj ładna, nie? Piękna. Rafał przygotował się w samochodzie, zostawił ze sobą futro z norek, tak, futro tam z tego, czapkę, uszatkę, ciepłe kalesonki i tak dalej. Ale zapowiada się dzisiaj jakieś 15 stopni, także myślę, nie trzeba się będzie przegrzewać. Ptaszki ładnie śpiewają, mam nadzieję, że chociaż one dostarczą nam nieco wrażeń estetycznych. Idziemy. No. Żeśmy zrobili 2 kilometry? No chyba tak, trzeba byłoby zobaczyć, ale... Ale spokojnie. Ale muszę powiedzieć, że znaleźliśmy za je fajne miejsce, paśniczek. Zaraz pokażę wam zdjątko, jak tutaj wygląda. Paśnik jest dość duży tam pod nami. Ale patrzcie, jakie wygodne sianko. Nic, tylko za pałeczkami, cyk, cyk, cyk i zrobić pożar lasu. Nie? Nie słuchajcie. Pamiętajcie, to jest totalna głupota i tak nie wolno robić. Czyli z tego wynika, że nie jest tutaj zbyt... komfortowo, jeżeli chodzi o przygotowanie posiłku, ale za to można spokojnie się przekimać. Też żona się zapyta, z kim ja się tarzałem na sianie. Jak przyjdę? Tam jakieś szmaty leżą. To są szmaty. Nocowo, bo tam po deskach. Ale chodzi ci o prostytutki? Nie. Wróć! Leśne nimfy. Nie było tematu. I patrzcie jeszcze, co Rafał zobaczył. Mamy tutaj resztki plastrów miodu. Oznacza to, że może tutaj przychodzą niedźwiedzie poważowe. Nie wiem jak to nazwać. Czyli są niedźwiedzie w tych lasach. I jeszcze ciekawą informację przekazał mi Rafał przed chwilą, mianowicie, że
Podobno oryginalnie plastry są, Rafał, jakie? Znaczy te komórki małe są okrągłe i potem przy konstruowaniu następnego rzędu zaczynają się kształtować właśnie do sześcianów. Tak ostatnio słyszałem gdzieś na internecie. Nie wiem, czy to prawda, ale to by było ciekawe, żeby rozstrzygnięcie, skąd pszczoły wiedzą, jak zrobić kąty. Dokładnie. Ale druga sprawa jest taka, zauważcie, że plastry są sześciokątne, a miód jest płynny. Zamiast w kostkach, nie? To jest dla mnie szokujące. No dobrze. W tej chwili jesteśmy na małej polance tuż przed samą pustynią. Mieliśmy okazję zwiedzić kolejne paśniki i muszę powiedzieć, że jest tutaj tyle miejsca, że spokojnie kilku chłopa byłoby w stanie przenocować. Tylko w tym niestety ktoś zajumał drabinkę, także będzie ciężko. Ze względu na zagrożenie PPOSZ, znaczy POSZ właściwie, no nie może być zagrożenia przeciwpożarowego, logika się tutaj kłania, znaleźliśmy z Rafałem takie fajne miejsce na rozbicie małego obozowiska, na picie się kawki i chwilę takiej przerwy relaksacyjnej. A mianowicie jesteśmy w tej chwili, jako że niedziela, na ambonie. Ahoj Rafale, jak tam kawka? Zrobiła się już. Tak? Tak, już mamy zaparzoną. Teraz troszkę tylko chłodnąć, żeby można, żeby ust nie poparzyć. O. A takie pytanie mam do ciebie. Tam u góry to jakieś wyższe ciśnienie, niższe ciśnienie? Bo słabo cię słyszę! Na jakiej wysokości jesteś? Jak na moje oko, chyba z 5 metrów. Boże! Boże! Przy niedzieli, że tak użyję słowa religijnego. Boże! Jak to dobrze, że ja tam nie wszedłem po tej wycieczce przed chwilą, a zresztą miałem nie mówić, to gdzie byliśmy i co robiliśmy, to ten. To jednak tu jest spokojniej. Te 5 metrów to jest pikuś, nie? A pokażesz widzą paluszkiem, gdzie jest ta dostrzegalnia? Mniej więcej w tamtym kierunku, będzie widać chyba. Aha, no trochę pod słońce. Jest widoczna. W każdym razie od niej ten miejsce było lepiej widoczne niż z tej strony wieży, ale... To z góry byłoby lepiej widać no jeszcze. No pewnie tak. Ale z drugiej strony ta dostrzegalnia miała 37 metrów. Dokładnie. Tutaj jest tylko 5, więc jest różnica, nie? Jesteśmy w tej chwili w lesie. Jesteście na pewno bardzo zdziwieni tym faktem, ale spotkaliśmy coś takiego. Jest to spalone drzewo i teraz między nami toczy się deliberacja. Czy to jest drzewo, Rafał, według ciebie? Chyba uderzenie pioruna prawdopodobnie, albo tak tutaj wywnioskowaliśmy, że pozostałości myślę, po 92. No, jest duża szansa, że obydwaj mamy rację, że uderzył piorun w 92. I się spalił, także fakt jest jeden, że drzewo się spaliło. Ale muszę wam powiedzieć, nie wiem Rafał, czy ty też masz takie wrażenie, że strasznym żywiołem jest ogień w lesie, nie? Tak. To jest po prostu potworne, co tutaj... Jak słoń w składzie porcelany, podejrzewam. Nie, nie, ale poważnie. Przeżyłem powódź w 97, wiem czego może dokonać woda. I lasy spalone to też jest ewidentnie przykład, że wiele lat będziemy musieli czekać, aż to się wszystko odrodzi. To znaczy, no my mamy szczęście, bo minęło już prawie 30 lat. No prawie ponad 30 lat, to 20-30 lat już od czasu tego pożaru, więc widać, że te wszystkie drzewa są tutaj młode i jest, ale widać, po prostu widać różnicę między tym czarnym spalonym drzewem, a tym młodym lasem, który tutaj rośnie. Jednak nie palcie ogniska w lesie, jeżeli nie ma takiej konieczności i uważajcie, bo las, jak to ktoś powiedział, rośnie długo, a płonie szybko. To co, idziemy trochę węgla sobie pozbierać jeszcze, bo możemy znaleźć trochę drzewnego na rozpałkę i idziemy dalej. Jezusicku, pić! Pić, ja już nie daję. Nie daję rady! Wody! 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 Rafał, żyjesz jeszcze! Żyjesz!
Co to za życie? Nie się... Okej. Żeby było sprawiedliwie... To ma. Idziemy dalej. Oj, kochani widzowie, ta mała scenka pokazała wam, jak potwornie ogromna jest ta pustynia i jak ciężko jest tutaj przetrwać bez wody. Spróbujemy dostać się tam do góry, do kamery i zrobię wam najazd, ale przygotujcie się na szok. Taki straszny szok przestrzenny, że ta kamera po prostu nie obejmie tej pustyni. Sahara to jest po prostu nic. Wizja pustyni jest po prostu porażająca. Metr na metr, myślę, że... Nie wiem, jest 50? Myślę, że ten... Dobra, i to cała pustynia właściwie. Jakieś dwa słowa? Czekaj, rzucimy telefon do góry i do nas zrobimy. Jesteś zadowolony z tej pustyni? No, dawno nie widziałem tyle piasku. Ja myślę, że... Wcześniej był tym śniegiem przesypany. Tu zobaczcie. Pomachamy do tubylców, beduini! Ale zobaczcie, jak coś wabi. A gdzie w wielbłądy? A ja nie władam arabskim, przepraszam. Chciałbym zaznaczyć, że tutaj po tej stronie mamy pustynię łączańską, bardzo piękną, może nie dużą, ale tak. Ale zaraz obok mamy też niewiele większy pojezierze łączańskie, zbiornik wodny. Jedyny, jaki napotkaliśmy po drodze. Powiem tylko tyle, zaskakuje mi ilość kajaków i łódek, które tutaj pływają. Po tych szuwarach się pochowały. Jak widzicie, dzikie, leśne kury, ale nie piejo, bo mają koguta. Osiem kilometrów już za nami, Rafał znalazł kesza, a co to jest kesz, to odsyłam was do filmów, właściwie nie wiem czyich. O, najlepiej zajrzyjcie na Leśny Luz, tam Mustroń zajmuje się keszami. Dokładnie. A my z ciekawości znaleźliśmy coś jeszcze oprócz samego loga, czyli miejsce takiej karteczki, gdzie się ludzie wpisują. Nie, bo to jest tak mały pojemnik, że chyba tylko małą mrówkę można by było tam wcisnąć. Nie, tylko sam logbook. Znaczy, generalnie zasada geocache'u polega na tym, że jest aplikacja, w której zaznaczone są miejsca, gdzie w całym kraju i nie tylko umieszczone są pojemniczki. Pojemniczki mogą być różnej wielkości, mogą być ukryte w różnych miejscach i generalnie zasada polega na tym, że należy takiego cache'a znaleźć, coś tam wpisać, pokwitować, że się było, schować go dla dalszych, dla innych uczestników. My nie dość, że znaleźliśmy cache'a, to jeszcze spróbujemy znaleźć długopis i zrobimy sobie tutaj małą przerwę na obiad. Drodzy widzowie kanału Kanapowy Komandos, jesteśmy w tej chwili w miejscowości Rudno i będziemy się z wami żegnali w miejscu, w którym i wy kiedyś będziecie żegnali się ze swoim życiem. A tak na poważnie, Rafale,
Jak wrażenia? Bardzo fajne. Bardzo pozytywne i zróżnicowane pod względem tego, co widzieliśmy, a to, co chcieliśmy zobaczyć. Znaczy, zobaczyliśmy więcej, niż mieliśmy założone, nie? Tak. Bo mieliśmy zobaczyć pustynię, a zobaczyliśmy pustynię z zupełnie niespodziewanej dla nas perspektywy. I nie była to perspektywa z dołu, tylko raczej z dużej wysokości. Dokładnie. Ale niestety nie możemy o tym mówić. Pogoda się bardzo udała. Mam nadzieję, Rafał, że nogi... Nie, nie jest okej. Okay. No, buty co prawda popękały, ale to nie dzisiaj, także ja nie biorę odpowiedzialności. No i szkoda tylko, że nie mamy w tej chwili na zakończenie coś ciekawego do pokazania. No, kończymy przy cmentarzu, ale to jest jedyne miejsce, gdzie tutaj znaleźliśmy w okolicy parku, gdzie może nas pani Kanapowa odebrać. Jeszcze raz dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie filmu, a tobie, Rafale, dziękuję uprzejmie za to, że byłeś uprzejmy towarzyszyć dzisiaj w tej wycieczce. No i mam nadzieję, że nie będziesz źle tego wspominał. Nie, absolutnie. Czyli co, wycieczka na pustynię na pewno planowana, tak, dojdzie do tego. Nie, no myślę, że chłopaków wyciągnie. Może będą równie zaskoczeni jak ja. Zaskoczeni? To myślę, mało powiedziane. Raczej zszokowani. Ahoj! Cześć.